Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, 15 odcinku z serii Piraci na moim kanale. Jak widzicie, troszkę się tutaj wpakowałem w kłopoty w poprzednim odcinku, ponieważ no po prostu troszkę mi się tu łowców piratów zebrało, żeby mi obić tyłek. Oczywiście my tu się zaraz nimi zajmiemy, ponieważ w dzisiejszym odcinku ostatecznie zniszczymy Hiszpanię. Tak, zostały im po prostu dwa porty, z których mogą prowadzić jako takie ataki na inne miasta, więc ja im je odbiorę i tym ostatecznie zakończymy tutaj przygody Hiszpanów na Karaibach. Mam nadzieję, że pójdzie nam to jakoś łatwo, sprawnie i przyjemnie. No, zawsze jednak może się trafić... Wow. Zawsze może się trafić coś, co tutaj zmieni moje plany. Nie wiem, może jakaś srebrna flota albo atrakcyjna wojna się trafi. Bo wiadomo, na tym piraci zarabiają najlepiej. Oczywiście cutscenka, jak już tam on wpada, do tej wody sobie podaruje. Dobra. Gonimy tutaj łowcę piratów. To jest zabawne, że pirat goni łowcę piratów, a to powinno być odwrotnie. Oni powinni być tak przekokrzeni, że to ja powinienem uciekać. Tymczasem, no jak wiemy, łowcy piratów do najmocniejszych tu nie należą. To już właśnie ten Markiz Montalbana, którego pokonaliśmy, i Baron Raimondo są o wiele groźniejsi. No, szczególnie Markiz jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Na tym najwyższym poziomie trudności na Rembaile nigdy nie udało mi się go pokonać. Jak wiecie, ja tutaj gram sobie na takim średnim poziomie. Przeciwnicy, jak widzicie, no, potrafią zaszkodzić, ale niekoniecznie. 34 dni temu wypłynął w kierunku portu Campashe. Dobra. Zobaczmy, gdzie jest port Campashe. Bo niestety z moją geografią Karaibów średnio, ale już wiem, gdzie to jest. Więc oczywiście będziemy go tutaj ścigać, bo Veracruz nie zając nie ucieknie, jak mawia moja matka. A Montalba... A Baron Menda Mendoza jednak ma możliwość poruszania się. Nie, to jest pułkownik Menda Mendoza. Znaczy, on tam nazywa się inaczej oczywiście, ale dla mnie to jest Menda Mendoza, bo porwał naszą dziewczynę, dlatego. Tutaj ten patent z tym pułkownikiem jest w każdej rozgrywce, bez względu na poziom trudności i na to, z jakiej frakcji weźmiemy sobie żonę. Chociaż swoją drogą nie wiem, bo nigdy de facto nie grałem Hiszpanami, więc nie wiem, jak to ma się w stosunku właśnie do Hiszpanów tutaj. Może jeśli wam się spodoba ta seria, to nakręcę drugi sezon właśnie, gdzie będzie... gdzie będę grał Hiszpanami. No, bo w sumie jest to ciekawe. Dobra, chyba go tam widzę, to chyba jest on. Pułkownik Menda Mendoza, dokładnie. No dobrze, to płyniemy za nim, musimy go dopaść. Jak widzicie, ta tutaj druga kamera przydaje się w takich sytuacjach. Dobra, on płynie centralnie na mnie. No, go tutaj ubijemy szybko. A jak widzicie, jak z wiatrem te ich statki płyną, to Hiszpanie są znacznie tutaj bardziej wymagającym wrogiem. Na szczęście, no ja jednak mam ten okręt bardzo szybki, bo jednak to jest wielka fregata, lepszy od niej jest tylko okręt liniowy, a tego udało mi się zobaczyć, nie tyle, że zrabować, bo zrabować udało mi się go raz i zobaczyć też udało mi się go tylko raz. Ja nigdy nie widziałem jeszcze tutaj drugi raz tego okrętu liniowego. To jest naprawdę super potężna jednostka, wtedy to już naprawdę mogłem walczyć solo na trzy galeony i to wygrywałem, i to na wysokich poziomach trudności. No dobrze, myślę, że tu nie będzie większego problemu, żeby go pokonać.
Dobra, pięknie go podcięliśmy. Tym dziwnym czymś, bo nie wiem w sumie do czego to jest. Jesteś mistrzem fechtunku, panie. Córka gubernatora jest przetrzymywana w kajucie. No i świetnie, uwolniliśmy naszą dziewczynę. No, a każdej nocy śniła, że pospieszymy jej na ratunek, powrócimy do portu Nevis do mego ojca i porozmawiamy o naszej przyszłości. O tak! No tak, wiecie, z racji, że to nie jest gra 18+, to o żadnych seksach tutaj nie ma mowy w cutscenkach, ani też w zwykłej grze. Poza tym, no myślę, że pan Meyer, stworząc gry, no nie musi zniżać się do takich tutaj chwytów i sposobów reklamowania swoich gier. A, tu jest ten zaginiony wujek, który nie wiemy w sumie gdzie jest. To jest w pobliżu portu Kartagena, tu jeszcze nie wiemy gdzie jest to miasto. Od tego pirata jestem daleko i od tego też, no dobra. Od piratów jestem jeszcze daleko. Olać ten galeon już, bo płyniemy zrabować właśnie ostatnie stanowiące zagrożenie de facto miasto Hiszpanów tutaj na kontynencie. Tamto miasto San Augustin, które jest na północy. Ono nie stanowi tutaj wielkiego zagrożenia, bo ja jeszcze nigdy nie widziałem, żeby stamtąd żołnierze wypływali, jakieś siły inwazyjne. Zdecydowanie powalczymy tutaj. Ja już myślę, że po tylu odcinkach, które ja nakręciłem, wiecie, i po tylu bitwach, które stoczyłem, wiecie już dlaczego chcę stoczyć tą bitwę właśnie w tym miejscu. A jeśli ktoś nie wie, to od razu odpowiadam. Chodzi o różnicę wysokości, po prostu chcę być na górce. Jeżeli atakujemy po prostu z góry, to mamy tą przewagę wysokości. To nie tyle chodzi o zasięg, co atakując po prostu ze wzniesienia, mamy większą szansę tutaj zranić tego. Mamy większą szansę pokonać tego przeciwnika, ponieważ atak ze wzniesienia daje nam dodatkowe punkty ataku. No to jest tutaj... Jednak wydawałoby się może, że to nie jest tutaj jakieś super ważne tego typu rzeczy, ale jednak w grach pana Meyera warto zwracać uwagę na coś takiego. Teraz co ja zrobię? Teraz ja się wycofam. Widzicie, obie nasze jednostki są na otwartym terenie. Moi dostali 23% więcej obrażeń. A ci, z racji, że ja stoję wyżej, dostają więcej. Plus 29 i 27% obrażeń więcej. Więc no, jak widzicie, to tutaj ma znaczenie. Fajna jest ta muzyka. To jest też jedna tutaj z wielu zalet właśnie gier Sida Meyera, że są świetnie udźwiękowione po prostu. Aż chce się grać, a muzyka sprawia, że czas bardzo szybko mija przy tutaj tych grach właśnie. No jak widzicie, tutaj ta bitwa zmieniła się po prostu w rzeź. Ponieważ Hiszpanie próbowali mnie oskrzydlić. Ja nie wiem, czy tutaj oni uczą się tych moich zagrywek i tych moich taktyk. Wiem, że we Free Space jest coś takiego. To jest tak stara gra, a mimo to Free Space ma właśnie możliwość analizowania ruchów przeciwnika, w jaki sposób ja właśnie wymijam cele i potem stosuję te same zagrywki.
No i tu myślę, że wygraliśmy właśnie. Ładny skarb zrabowaliśmy. Nie ukrywam. Oczywiście musimy zabrać sobie jakąś załogę, no bo... to się nam tutaj będzie potrzebne po prostu. Akurat ten port już mnie mało co interesuje. Odwiedzimy jeszcze sobie szkutnika, żeby się naprawić. Czy mogę pohandlować? Mogę, ale... on tu nie ma nic ciekawego. Odwiedzimy gubernatora, ciekawe co ciekawego nam powie. Ojejku, jejku. Nie no, dzięki, ale za 72 tysiące w życiu. Są lepsze, tańsze i skuteczniejsze metody, które ja z pewnością wykorzystam, żeby tutaj właśnie uzyskać uniewinnienie u Hiszpanów. Bo właśnie o uniewinnienie u Hiszpanów będziemy się starać już wkrótce. Ja wiem, że teraz to co powiedziałem może być mega spoilerem co do moich dalszych planów, ale myślę, że tak dużo nie zaspoilerowałem jeszcze. Szczególnie, że od dawna mówiłem, że będę starał się wbijać reputację właśnie tutaj tą na najwyższym poziomie w każdej frakcji, również u Hiszpanów, bo po prostu mi się to opłaca. Wiecie co, teraz spróbuję tak ładnie rozstawić te moje jednostki. Ups, nie tak troszkę, nie tak to rozstawiłem, ale dobra. O, ale żeś. Nie wiem tutaj dlaczego przeciwnik próbował tamte jednostki wycofać, może skombinował jakąś taktykę. Może jakieś obejście mnie tu z flanki albo coś takiego, ale niezbyt mu to wyszło. Bo jakby nie patrzeć, plansza akurat trafiła się taka, że tutaj bez względu na to ile wojska ma wróg, to i tak muszą przechodzić przez, jak tutaj widzicie, to takie wąskie gardło. Gdzie ich przewaga liczebna no po prostu nic nie znaczy. Prawda? No bo jednak no widzicie, nieważne jak dużo ich by tutaj było, i tak muszą przechodzić pojedynczo. Ten sam manewr zastosował król Leonidas właśnie pod Termopilami. Jak oglądaliście 300, to wiecie o co chodzi właśnie. Gdzie właśnie on tam zablokował te duże siły perskie.
gdzie ledwo 300 ludźmi był w stanie stopować chyba przez 2 dni całą armię perską. No jak widzicie, w tej chwili już tutaj Hiszpanie są w ciężkich tarapatach. Po prostu nie są w stanie zatrzymać takiej masy moich jednostek. I to będzie to, o czym mówiłem. Teraz właśnie zamieniliśmy się troszkę miejscami. Dotychczas to ja stopowałem Hiszpanów. Właśnie, że oni musieli przechodzić pojedynczo. No teraz oni mnie trzymają tutaj pojedynczą jednostką. Ale różnica jest taka, że oni nie mają się jak zasłonić. Gdyby tam jeszcze był las, no to by było bardzo trudne do zdobycia. Ale... No, osadzamy holenderskiego mieszczanina. Oczywiście wpadniemy do tawerny. Jasne! No i ogrywa się on w porcie San Augustyn, akurat tam gdzie płyniemy, świetnie się wszystko układa. No tak, tutaj on mówi, że gdyby gubernatorem został burmistrz sąsiedniego miasteczka, wszystko zmieniłoby się na lepsze. Nie, dzięki. Tak, to jest po prostu jeden z rodzajów misji, jakie możemy wykonywać właśnie. Bo możemy właśnie popłynąć do sąsiedniego miasteczka, tam pogadamy sobie z burmistrzem i on nam zaoferuje misję, że właśnie został wyznaczony na gubernatora tutaj tego, w tym przypadku Veracruz. No i że mamy płynąć tam go ochraniać, ale... Myślę, że takie misje na razie nie byłyby zbyt ciekawe. Tutaj stoper mnie informuje, że mamy jeszcze 13 minut na nagranie tego odcinka. Dobrze, więc spokojnie zdążymy zająć właśnie San Agustin. I myślę, że jeszcze pokonamy tutaj tego barona, Raimondo, żeby dostać też informacje na temat zaginionego wujka. Myślę, że w następnym odcinku popłynę właśnie uratować wujka. Popłynę też w jeszcze jednym celu, do jeszcze jednego miasta hiszpańskiego. Znaczy, no cel wiadomy. Przy czym to będzie raczej długa wyprawa i będzie nam mogła zająć sporo czasu. Kurczę, no jak widzicie, ciężko się płynie pod wiatr. To jednak nie są dzisiejsze czasy, gdzie statek może płynąć jak mu się podoba, jak mu każe kapitan, bez względu właśnie na pogodę. Jednak tutaj trzeba brać uwagę, trzeba brać poprawkę na ten wiatr, że jeżeli wiatr nam nie sprzyja, to nigdzie nie popłyniemy, szczególnie jak widzicie ten mój flagowiec, no jeszcze ta fregata sobie radzi, ale... Galeon to w ogóle, widzicie, oklapły mu żagle i nie ma opcji, żeby on płynął. Jedynie tutaj, widzicie, ciągle jest ta wiadomość, poczekajcie na nas. On nie jest w stanie po prostu pod wiatr płynąć z dużą prędkością. No to co jakiś czas zerkam na tą mapę. Ale no ciężko płynąć. O, już nawet te sztormy nie pomagają. Ani te przyjazne wiatry za bardzo. No te wiatry to jeszcze... Wprawdzie sztormy są najlepsze, bo najmocniej tutaj nam rozpędzają statek. No ale... Rzadko się zdarzają, znaczy rzadziej niż te przyjazne wiatry,
tego co tutaj tak widziałem, a po drugie no... No nie jestem w stanie jednak nas rozpędzić na tyle, na ile ja bym potrzebował. Dobrze, zaraz będziemy w Hawanie. I z Hawany to już będzie w miarę prosta droga, bo to będziemy płynęli tak, że wiatr będzie od boku nam wiał. Na szczęście te żagle można na tyle przekręcać, że właśnie wtedy ten wiatr nas pcha tutaj jak najlepiej do przodu. O, z jakiej... O, odkryłem nową opcję sterowania mapą. Już nie muszę używać rolki myszki. Super, że odkryłem to dopiero w 15 odcinku, no ale spoko. Jak widzicie, ja też po prostu w tą grę nie grałem za długo już. Znaczy już długo w to nie grałem. Ostatni raz jeszcze będąc za granicą w to grałem. I też trochę już nie pamiętam po prostu tutaj sterowania. Indianie zaatakowali port Hawana. Na szczęście Indianie nie mogą obsadzić tam swojego wodza. Dobra, zmieniamy kurs teraz i płyniemy do tego. O, jak widzicie, wiatr wieje od boku i to od razu my szybciej też płyniemy. No jednak żaglowcy miały to do siebie, że z wiatrem zawsze pływały znacznie szybciej niż pod wiatr. Też zależało tam oczywiście od tej konstrukcji żagli, innych tego typu technicznych rzeczy, o których ja mam małe pojęcie, za znawcę nie mam zamiaru uchodzić. Od tego mamy tutaj encyklopedię piractwa wbudowaną, gdzie jeśli mam być szczery, nie rozumiem połowy zwrotów, takich jak sterburta, bokburta, ja rozróżniam tylko rufę i dziób. Do tego jakieś jeszcze nazwy wiatrów, których kompletnie ja już nie rozróżniam, które są dla mnie absolutną zagadką, tajemnicą i w ogóle... No po prostu nie mam pojęcia o tym, co tutaj piszą czasami. Ja rozumiem płynąć z wiatrem i pod wiatr, ewentualnie ustawić się bokiem do wiatru. Na to są jakieś tam techniczno-marynarskie określenia, których ja niestety absolutnie nie rozumiem. Jeżeli oglądał będzie mnie jakiś marynarz, to pewnie, albo właśnie ktoś, kto się na tym zna, to pewnie uzna mnie za totalnego ignoranta, kiedy ja mówię, że ustawiam się bokiem do wiatru, bo pewnie na to jest jakaś tam nazwa. Jakby na wszystko ludzie musieli wymyślić nazwy, ale ja się na tym niestety kompletnie nie znam, więc pozwolicie, będę mówił bokiem do wiatru, ponieważ ja się na tym nie znam, no i zakładam, że też wiele osób, które to ogląda, też się nie będzie na tym kompletnie znało. No dobrze, zobaczmy. W pobliżu portu Campasche. Na wschód od portu Campasche. No zaraz się zdenerwuję. Szczyt sztyletów. Oczywiście uzupełniamy działa i żywność. Troszkę złota nam wpadło, fajnie. Szczyt sztyletów. Na wschód. A, widzicie, tu musi być ląd. Tu musi być woda. To może być tu. Ale ja bym obstawiał, że to gdzieś tu będzie. No bo tu nic takiego już nie ma, na wschód od portu Campasche. Czyli to będzie pewnie gdzieś tu. Mhm. No dobra. To myślę, że jeszcze w tym odcinku tam popłyniemy. Tu jest misja jezuitów. One są zawsze przyjazne, z nimi nie da się mieć wojny, no dzięki Bogu. Szczególnie, że przyda nam się tutaj ten port. To właśnie taka misja. Nie wiem wprawdzie, czy ja tam
radę sobie tutaj to załatwić tak jak bym chciał z tą misją. Ale zobaczymy. No dobrze, zaczynamy. Prawdopodobnie to jest bitwa o ostatnią tutaj kolonię hiszpańską. Hiszpanie nie mają już innych tutaj posiadłości w tym rejonie, przynajmniej takich, które stanowiłyby zagrożenie i które mogłyby być celem dla mnie. Bo posiadłości mają jeszcze dwie, Grenadę i to w centrum Kuby to miasto. Ale one nie stanowią dla mnie zagrożenia, bo takie miasteczka, miasta, czy jakkolwiek to nazwiemy, osady, kolonie, no nie wiem, tysiąc nazw bym mógł tu wymyślać, ale takie ich tutaj miasta nie stanowią dla mnie zagrożenia z prostego powodu. Nie mogą wysyłać statków, bo są w głębi lądu. A dla mnie groźne jest tylko to, co może wysyłać statki. Nie tyle też groźne dla mnie, bo jeszcze nie zdarzyło się, żeby wysłali całą flotę łowców piratów, co dla po prostu miast, które ja tutaj obsadzałem przyjaznymi mi gubernatorami. Bo z takich miast nadbrzeżnych wypływają siły inwazyjne. A tutaj jeżeli nie mogą wypłynąć te siły inwazyjne, no to oni w sumie nic nie mogą mi też zrobić. No cóż, myślę, że ten odcinek, że ta tura to będzie totalna jatka. I wracać na górę. Tutaj panowie oficerowie. Tutaj na tym zbliżeniu widać właśnie jaką ta gra czasami ma słabą grafikę, a mimo to patrzcie jednak, że ona jest strasznie grywalna. To jest przykład tego, że nie zawsze musi być wykokszona grafika, żeby właśnie ta gra była grywalna. Pierwsza część Piratów to są lata 80. chyba, albo nawet jeszcze wcześniejsze, kiedy no wiecie, szczytem osiągnięć to był Mario na Pegasusa i Contra, jeżeli ktoś... No, jeżeli ktoś podbiega pod 30, tak jak ja, to wie o jakich grach ja mówię. To były gry, gdzie Tekken i nie wiem, Wojownicze Żółwie Ninja to było coś. Gdzie powstała seria Mortal Kombat, właśnie też na Pegasusa właśnie. To pamiętam, jak potrafiliśmy siedzieć czasami całymi wieczorami ze znajomymi i rąbać w Tekena, popijając oranżadę. No bo wiecie, wtedy to... W tamtych czasach to my mieliśmy po 10 lat, wtedy nie piło się alkoholu w wieku 10 lat. Siedząc pod ławką, wtedy robiło się całe spotkania kolegów, właśnie, tak jak mówię, tutaj przy oranżadzie i przy Tekenie. Ewentualnie wtedy istniało coś takiego jak boisko i piłka nożna, ewentualnie koszykówka lub inne gry, w które graliśmy. Ewentualnie jeździło się na rowerze jeszcze. To były takie piękne czasy właśnie naszego dzieciństwa, tutaj tego pokolenia z lat 85-90. Wtedy jak się chciało wyjść na dwór, to się wychodziło, w piłkę grało się na dworze, a nie na konsoli, tak jak dzisiaj. No niestety, tamte czasy już minęły. Raczej wątpię, żeby wróciły. Dzisiaj nastał czas galerianek, grania w każdy sport na konsoli, przekokszonych graficznie gier i gości, którzy czasami wyglądają bardziej kobieco niż dziewczyny, niestety. No niestety nastały takie dziwne czasy, ten XXI wiek przyszedł. No cóż... Ale ja wam pokazuję, że no... Pokazuję wam właśnie takie gry, żebyście wiedzieli, że nie trzeba zawsze... Że nie musi być zawsze właśnie taka strasznie nie wiadomo jaka grafika, że... tutaj
że w grach nie musi liczyć się grafika, nie musi liczyć się, nie wiem, użycie 4, 8, 10-rdzeniowego procesora, 20 GB RAMu i 4-gigowej grafiki, żeby gra ruszyła, żeby gra nam płynnie chodziła i żeby dostarczała rozrywki. Nie ukrywam, są takie gry, które mają takie wymagania wielkie, ale te wymagania są słuszne, bo taka gra oferuje nam wtedy bardzo, bardzo, bardzo długą rozrywkę, jak na przykład Wiedźmin Trójka, którego mam okazję pograć. No nie ukrywam, ja w niego gram na minimalnych ustawieniach, bo laptop mi nie uciągnie go nawet na ustawieniach średnich, ma kosmiczne wymagania. A mimo to uważam, że jest to jedna z niewielu gier, gdzie właśnie za te wymagania dostajemy to, za co zapłaciliśmy, czyli bardzo, bardzo długie godziny rozrywki. Tu jak widzicie, piratów kręcę już... Który to już będzie odcinek? 15, który zaraz będę zresztą musiał kończyć. Wielka szkoda, bo bardzo przyjemnie mi się gra, jak widzicie. I sobie tutaj z wami gadam i cały czas coś robię. Tak jak mówię, no to będzie 15 odcinek, zaraz będzie się kończył. Zaraz będę zaczynał 16. Każdy ma po pół godziny, że to jest około 8 godzin gry na poziomie... No, nie najwyższy poziom trudności, ale też nie najniższy. Czyli widzicie, to jest 8 godzin rozrywki dla kogoś, kto już jednak ma jakieś pojęcie o tej grze. Teraz wyobraźcie sobie kogoś, kto gra w tą grę pierwszy raz. Nie wie o większości aspektów tej gry. Taki gracz nie ma doświadczenia tutaj właśnie w tańcu, w walce na miecze, w walce okrętami. No tak jak więc mówię, tutaj taka ktoś, kto dopiero poznaje, będzie robił to wszystko dwa razy wolniej. Czyli nawet na tym poziomie trudności, na którym ja gram, to jest około 16 godzin rozrywki. A widzicie, jaka to jest stara gra, a daje nam mimo to około 16 godzin wspaniałej gry. Są oczywiście gry, które mają jeszcze więcej. Zauważcie na przykład King's Bounty, które nagrywam. Tam już mam 30 odcinek, czyli to jest około 15 godzin rozgrywki, a ja nie jestem nawet w 20% fabuły. No to widzicie, i to jest gra, gdzie ja też mniej więcej grałem już w King's Bounty. Wiem mniej więcej, jakie tam jednostki są. Pamiętam, gdzie się czym grało. A mimo to jest na normalnym poziomie trudności 15 godzin rozgrywki. Czy ktoś z was siedział tyle bez przerwy? No wątpię. Czy tutaj... ci gracze młodsi, czy oni w ogóle mają możliwość pogrania w coś, co daje 15 godzin gry non-stop. Tu jak widzicie, piraci, to jest, tak jak mówię, 16 odcinek teraz będzie. To jest 8 godzin rozrywki. 8 godzin pod rząd, no to jest tyle, co zmiana w pracy. Fajnie, chciałbym czasami... móc posiedzieć tyle przy komputerze i pograć tyle, ile siedzę w pracy. 500 sztuk złota, ale... no tak jak mówię, no chciałem posiedzieć po prostu tyle i pograć. Czasami, no niestety, takie coś zdarza mi się tylko w wolny dzień, kiedy wszystko szybko z rana zrobię i mam naprawdę czas ponolife'ować sobie w coś. Dobra, ale tutaj osadzamy bogatego holenderskiego mieszczanina. Opowiedz nam coś ciekawego. Tak, gubernator ma piękną córkę, świetnie. Nauczymy cię manier i tym pozytywnym akcentem walki zakończę ten odcinek. I hops. Dobra, spadaj tutaj na dół, koleś. No i koniec tutaj pojedynku. Świetnie, weźmiemy sobie, zgarniemy ludzi na pokład. Troszkę nam się odcinek przeciąga, dlatego już staram się... Aha, coś tam. Nie potrafię przeczytać czasami tych nazw, tych portów. Niestety są okropnie dziwne. Tutaj oczywiście wykupimy jeszcze od kupca. Pogadamy z gubernatorem. No, a głupio zrobiłem. Nie, dzięki. Odpływamy oczywiście.
I tak, w tym momencie ja wam dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam już wkrótce na kolejne odcinki, gdzie tym razem zabierzemy się za kolejną frakcję. Wprawdzie będę jeszcze dobijał tutaj tych Hiszpanów, to ostatnie ich miasto, które im zostało, które chcę zająć, ale no tak jak mówię, wkrótce będzie zmiana frontu, zajmiemy się inną nacją. Tak więc, jeśli się wam podobało, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, zostawiajcie łapki w górę jak najbardziej, te łapki w dół, jeśli wam się nie podobało, to też, bo to jest dla mnie jakiś znak, ale nie chciałbym ich widzieć. Tak więc, dzięki, że oglądaliście i na razie, cześć!